Pomysł utworzenia Katedry Studiów Polskich na Uniwersytecie Kolumbia powstał około 8 lat temu. Inicjatorem była Fundacja Kosciuszkowska, organizacja polonijna od lat finansowo wspierająca wymianę naukową między Polską i Stanami Zjednoczonymi. Katedra, zdaniem fundacji, to jednak przedsięwzięcie nas wszystkich. Jest to sprawa nas wszystkich, również i Polonii amerykańskiej, ale również i Polski. I to jest naprawdę budujące, że tyle osób uwierzyło w ten program. Trudno wymarzyć sobie lepszą amerykańską uczelnię na zorganizowanie Katedry Studiów Polskich. Powstały w połowie XVIII wieku, Uniwersytet Columbia jest jednym z najbardziej znanych i prestiżowych na całym świecie. Uczelnię ukończyło dwóch amerykańskich prezydentów, Roosevelt i Eisenhower, i aż 39 laureatów Nagrody Nobla. Na uniwersytecie wykładał m.in. Zbigniew Brzeziński, były doradca prezydenta Cartera. Organizacją katedry ze strony uczelni zajmuje się profesor John Micgiel. Specjalista od Europy Środkowo-Wschodniej ma jasną wizję polskiej katedry. Budujemy katedrę studiów polskich, która się nie opiera o polonistyce. Nie chodzi o to, żeby mieć lektorat języka polskiego ani katedry literatury polskiej, to też byłoby dobrze, ale szukamy specjalisty z nauk społecznych, który będzie się koncentrował na temat Polski i ościennych krajów, czyli będzie tłumaczył Amerykanom, dlaczego Polska występuje w tej chwili na arenie światowej tak, a nie inaczej. Będzie trenował i doktorantów, i magistrantów, i studentów, którzy robią licencjat na Kolumbii. Zdaniem profesora Micgiela katedra mogłaby rozpocząć działalność już w następnym roku akademickim. Czy tak się jednak stanie, zależy od pieniędzy. $3 miliony potrzebne jest, aby stworzyć polską katedrę na Uniwersytecie Columbia. Do tej pory zebrano około $900 tysięcy. Fundacja na rzecz nauki polskiej i organizacje i środowiska polonijne, w tym przede wszystkim Polsko-Słowiańska Unia Kredytowa, do tej pory finansowo wsparli starania o polską katedrę. Chętnych i obiecujących pomoc jest wielu, na razie to jednak tylko deklaracje, a powstanie katedry niesie ze sobą również korzyści. Oczywiście tabliczka z nazwami donatorów, to będzie tam wisiało, że katedra jest ufundowana przez takich donatorów, ale oprócz tego można fundować cykle wykładów imienia danego donatora, czyli organizować cykle wykładów, które będą dotyczyły branży donatora, od którego pochodzą pieniądze. Kolejna rzecz, fundować nagrody też imienia donatora. Można fundować staże też imienia tego donatora, ale co ważniejsze, można prowadzić tam badania. Konsulat Polski w Nowym Jorku bardzo aktywnie uczestniczy w zbieraniu funduszy. Zdaniem polskich władz to biznesy powinny być najbardziej zainteresowane finansowaniem polskiej katedry. Zostawmy pieniądze budżetowe na zaspokajanie innych potrzeb, których jak wiemy ciągle jest bardzo dużo, choćby w sferze socjalnej. Natomiast do takich szlachetnych przedsięwzięć, gdzie uwikłana jest nauka, gdzie chcemy sięgnąć do elit w jakimś kraju, to spróbujmy szukać sponsorów tam, gdzie oni są, tylko trzeba ich do tego pobudzić. Katedra Studiów Polskich na Uniwersytecie Columbia to jedna z najlepszych form promowania naszego kraju za granicą. No, ruszymy naprzeciw z ofertą dla Amerykanów i dla studentów, którzy uczą się na Columbii, a Columbia jest najbardziej umiędzynarodowiony uniwersytet w Stanach Zjednoczonych, czyli tu mniej więcej 30-40% studentów są z zagranicy. O prestiżowe miejsce na Uniwersytecie Columbia stara się wiele krajów, a wśród nich nasi sąsiedzi, Czesi, Rumuni i Ukraińcy. Wszystko wskazuje na to, że katedra polska na Uniwersytecie Columbia powstanie w niedługim czasie. Jeżeli tak się stanie, to będzie to pierwsza tego typu instytucja w Stanach Zjednoczonych. Z Nowego Jorku dla Tygodnia Polskiego, Jacek Hurkała.